Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na spotkaniu w paśmie debiuty na 12. edycji Festiwalu Literacki Sopot. Będę dzisiaj rozmawiać z Małgorzatą Żarów o... Dzień dobry. O jej, no w moim odczuciu, naprawdę znakomitej książce Zaklinanie węży w gorące wieczory. Już tutaj Gosi trochę słodziłam na zapleczu za kulisami, ale to absolutnie szczere i prosto z serca zachwyty, bo uważam, że jest to jedna z ciekawszych książek na polskim rynku w ostatnim czasie, jedna z bardziej oryginalnych, odważnych, świeżych, jako świeży głos, więc się bardzo z tej książki i z tego debiutu cieszę. Dodam tylko jeszcze, że ta edycja festiwalu poświęcona jest literaturze i kulturze niemieckiej. Tłumaczenie na polski język migowy zapewniają nam dzisiaj Michał Drzewek i Marta Jaroń, którym bardzo za tłumaczenie dziękuję. A zapis tego spotkania w wersji audio będzie dostępny na profilu Gojki3 na Spotify, a zapis wideo tej rozmowy, który, ponieważ nasza rozmowa nie jest streamowana, ale jest nagrywana, będzie dostępny na profilu YouTube'owym Gojki3. Więc pod hashtagiem Literacki Sopot 2023 w mediach społecznościowych proszę tego spotkania i innych szukać. Dobra, Gosia, już do ciebie przechodzę. Ponieważ ja właściwie, czytając twoją książkę, obok masy różnych refleksji, przemyśleń, cytatów, które sobie wypisywałam, bo ja mam tą paskudną manierę pisania po książkach, ale ołówkiem, wypisałam sobie właściwie takich 5 słów, 5 haseł, które dla mnie właściwie mogłyby już posłużyć za ramę do tej rozmowy. 5 haseł, które dla mnie doskonale tę powieść obejmują, definiują, określają. I tych 5 haseł to jest surrealizm, oniryzm, katastrofizm, feminizm i kamp. Nie wiem, czy streściłam właśnie tę książkę, robiąc mały spoiler, ale pomyślałam, że jak będziemy się od tych haseł odbijać, to jakoś ta rozmowa nam samoistnie się potoczy, bo dla mnie przynajmniej te hasła są w kontekście tej powieści niezwykle istotne. I też ci zdradziłam na początku, że kończyłam czytać powieść Gosi, kiedy w Warszawie było chyba z 34 czy 35 stopni, i z nieba po prostu dosłownie lał się żar, co doskonale z klimatem tej książki korespondowało, ponieważ ta książka dzieje się w upalne lato, dzieje się w przestrzeni, w czasie gęstym, upalnym, spływającym potem. Ten twój język jest niezwykle sugestywny. I też w tym kontekście pomyślałam, że warto zacząć od końca, a dokładnie od końca świata, bo ten upał u ciebie jest taki apokaliptyczny i ten koniec świata gdzieś się cały czas zza rogów wychyla, on gdzieś cały czas nam towarzyszy, właściwie w każdym akapicie jest obecny i aż z tej książki kipi. I ja jestem ciekawa, co tobie pisanie o apokalipsie dało, dlaczego się właśnie na tę ramę zdecydowałaś, bo mam taki domysł, ale być może niesłuszny, że pisanie o apokalipsie może mieć taki wymiar terapeutyczny, oswajający rzeczywistość, zwłaszcza w tych ostatnich latach, które jednak tym poczuciem zagrożenia i schyłkowości są szczególnie naznaczone. Więc czy ty tym pisaniem o apokalipsie jakoś sobie tę apokalipsę ugłaskałaś? No, to jest w ogóle ciekawe, bo jak ja zaczynam pisać tę książkę, to nie myślałam w ogóle o tym, że to będzie książka o apokalipsie. Znaczy, ja jej sobie tak nie ustawiałam. No nie? To jest gdzieś, znaczy gdzieś ta katastrofa, która się tam wydarza, ona była rzeczywiście takim punktem zapalnym, natomiast ja nie myślałam o tym, jako... To ja? Mamy małe techniczne problemy. Za moment, spróbujmy. Nie myślałam o tym jako właśnie jakimś takim przewodnim temacie czy coś takiego. Wydaje mi się, że to jest gdzieś coś, co rzeczywiście mi wyszło w trakcie pisania, że jakby zaczęłam to i to po prostu się gdzieś tam nawarstwiało i nawarstwiało. I rzeczywiście mówię o tym punkcie zapalnym, bo ja w ogóle pierwsze pomysły na tę książkę miałam gdzieś tak, nie wiem,
około 2014-2015 roku. I to długo dojrzewała w tobie. Długo dojrzewała. Znaczy ja ją gdzieś zaczęłam pisać, potem ją zostawiłam na parę lat, później do niej wróciłam. I wtedy wydaje mi się, że no właśnie, trochę inaczej to wyglądało, jeśli chodzi właśnie o tę apokaliptyczną narrację. Jeszcze w niej nie żyliśmy. Wydaje mi się, że wtedy byliśmy gdzieś tak dosłownie kilka kroków przed nią, prawda? I ona się gdzieś dopiero właśnie teraz rozwinęła, więc o ile wydaje mi się, że właśnie nie robiłam tego do końca świadomie, to rzeczywiście ja to widzę w ten sposób teraz, że w ogóle właśnie te różnego rodzaju narracje apokaliptyczne, że to jest sposób jakiegoś właśnie, ja nie lubię tego słowa bardzo terapeutycznego, jakby w sensie w kontekście literatury, ale jakiegoś takiego właśnie oswajania czy tłumaczenia, może tłumaczenia sobie rzeczywistości, tak żeby ją lepiej zrozumieć. Prawda, że jakby może paradoksalnie to, że ten jakby świat, jaki znamy, zmierzałby do ewidentnego końca, byłoby pocieszające w tym sensie, że on jest naprawdę nie w porządku i jakby może to jest właśnie sposób jakiegoś zrozumienia go, że on po prostu jest tak bardzo nie w porządku, że on się musi skończyć i jakby coś może być też po nim, prawda? Bo też wydaje mi się, że jak mówimy o apokalipsie, to też nie do końca jest jakby koniec świata, jakby nic już więcej nie będzie, jakby niczego nie będzie, tylko to też może być coś w stylu koniec świata, jaki znamy, a coś, no właśnie, coś ewentualnie jeszcze będzie po nim. No to ja cię trochę muszę podpytać o to, co będzie po nim, bo jest takie zdanie, taka fraza, która jest nieustannie powtarzana w kontekście kryzysu klimatycznego, że kryzys klimatyczny jest kryzysem wyobraźni. A ja mam poczucie, czytając twoją książkę, że ta książka od wyobraźni apokaliptycznej, postkryzysowej aż kipi, że tej wyobraźni starczyło ci i myślę, że jeszcze starczy w przyszłości bardzo obficie. I ja w związku z tym zapisałam sobie takie zdanie, które wypowiada twoja bohaterka w książce, że sztuka przetrwania to w głównej mierze sztuka oddzielenia. I chciałam cię o to oddzielenie podpytać. Czy to jest oddzielenie od rzeczywistości, oddzielenie od prawdy? To znaczy, że my nie jesteśmy w stanie tego kryzysu objąć wyobraźnią, bo on po prostu jest zbyt przepotężny dla naszej wyobraźni, więc żebyśmy mogli tu i teraz funkcjonować, musimy się jakoś od tego tematu oddzielać. Czy od zupełnie innej strony ty o tym oddzieleniu myślisz, może oddzieleniu ludzi od siebie, oddzieleniu też na poziomie takich małych, osobistych końców świata, na poziomie oddzielenia relacyjnego? Oddaję ci głos. Wiesz co, chciałabym wiedzieć, co miał na myśli, bo jakby zupełnie nie pamiętam, w którym miejscu pada to zdanie i w jakim kontekście i jakimi zdaniami jest obudowane, więc teraz będę coś skminiać, ale to może nie mieć w ogóle nic wspólnego z tym, co jakby zostało napisane w tej książce. Natomiast wydaje mi się, że może chodzi o to, no bo właśnie, to w ogóle też jest pytanie nie tylko o oddzielenie, ale też o przetrwanie, no nie? I tak podejrzewam, że też myśląc o przetrwaniu gdzieś bardziej, znaczy jeżeli chodzi o to zdanie w ogóle, prawda, że też może myślałam bardziej o takim przetrwaniu rozumianym też jako jakaś taka opcja minimalna. No nie? Jakby jak myślisz o tym życie versus przetrwanie. Że życie jakby versus trwanie. Tak, ale że ten w ogóle jakby tryb przetrwania to jest taki tryb minimalny, w którym się odłączasz od jakby od wszystkiego tego, od czego się możesz odłączyć, prawda? Żeby jakby nie wiem, zmarnować jak najmniej energii, bo cała energia jest ci po prostu potrzebna do przetrwania, że i w tym sensie wydaje mi się, że to oddzielenie właśnie działa, prawda, że jakby jak sobie po prostu dzielisz rzeczywistość na jakieś takie małe przestrzenie i w tych małych przestrzeniach funkcjonujesz i no właśnie pytanie, czy to jest okej, czy to jest okej.
no nie? Czy rzeczywiście jesteśmy, no, czy rzeczywiście jesteśmy, czy powinniśmy być w tym trybie przetrwania, w którym się interesujemy tylko tym, co jest w naszym najbliższym otoczeniu, czy nie? I uważam też, że nie ma tutaj jakby też prostej odpowiedzi na to, no nie? Bo to też jest tak, jak na przykład myślisz o różnych, no nie wiem, czasem czytasz różne wiadomości, które cię naprawdę gdzieś tam po prostu emocjonalnie dobijają i w którymś momencie wydaje mi się, że musisz się trochę od tego odciąć, jakby wyłączyć sobie empatię, bo inaczej po prostu to cię przerasta. No nie w sytuacji, kiedy wiesz, że jesteś zupełnie bezsilna i nie możesz z tym nic zrobić jako jednostka, i generalnie po prostu musisz jakoś wyłączyć. Więc ja też uważam, że to nie jest całkowicie, jakby to nie jest pozytywna ani negatywna rzecz, tylko to jest po prostu coś, co jest. Jakby wydaje mi się, że to jest coś, co musimy sobie negocjować w trybie jakimś ciągłym, cały czas, żeby się też nie przegiąć w jedną stronę albo w drugą za bardzo. Bo ja mam poczucie, że ta twoja bohaterka, która nie ma imienia, co też nie bez znaczenia, ona się oddziela na wiele różnych sposobów. Ona się oddziela z jednej strony teatralnością i performancem, z którego właściwie w tej książce nie wychodzi. Oddziela się też ekranem, oddziela się kamerą, okiem kamery, więc te oddzielenia się dzieją na bardzo wielu różnych poziomach. A ja mam jeszcze poczucie, że innym rodzajem oddzielenia jest też jakiś rodzaj myślenia magicznego, które w tej książce jest obecne. Znaczy mamy w niej zarówno wróżenie z ręki, mamy w niej przewidywanie przyszłości, mamy w niej rozmaitego typu teorie spiskowe, mamy właśnie te różne małe, takie osobiste końce świata. Więc ja jestem ciekawa, czy ty też w tych dużo szerszych zjawiskach społecznych, które dzisiaj jednak widzimy takie wzmożoną tendencję do uciekania w to magiczne myślenie, czy ty w tym widzisz taką konieczność właśnie przetrwalniczą, czy raczej po prostu jakąś bańkową, małą fascynację jakimś wyrywkiem świata? No właśnie, ja nie wiem, czy to jest, może to jest rzeczywiście konieczność. Nie wiem, bo to jest coś, czego ja do końca nie rozumiem. W sensie, jak to jest, zresztą to też jest, jak mówimy o technologii, no nie? Że jakby jesteśmy po prostu super technologia, rozwój i tak dalej, ale wydaje mi się, że jednocześnie tak naprawdę myślimy, czy traktujemy tę technologię w coraz bardziej magiczny sposób. No nie? To znaczy, no nie wiem, jak jeszcze z 20 lat temu, mniej więcej jak miałaś, nie wiem, stronę internetową, jak, nie wiem, miałaś pewnie na informatyce, uczyłaś się jak... Miałam bloga, oczywiście, że strony, bloga. No właśnie, i tak dalej. A teraz jakby, no nie wiem, masz jakąś aplikację w telefonie, czy ty wiesz, jak ona działa, jak ona została zaprogramowana? Ja nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, prawda? I że jakby im bardziej ta technologia gdzieś idzie do przodu, tym trochę jakby wydaje mi się, przynajmniej większość z nas, no bo jakby wiadomo, że są osoby, które się tym znają i tak dalej, ale cała pozostała większość z nas nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi, w związku z czym też, no nie wiem, ja też wydaje mi się, że właśnie obserwuję wśród osób, też nie, bo wydaje mi się, że kiedyś się myślało, że o, bo to starsze osoby się nie znają na internecie, no nie? Jakby, a wcale niekoniecznie tak jest. I mam wrażenie, że też wśród jakby młodych osób jest taki trochę problem z, nie wiem, poruszaniem się po tym internecie, z niezrozumieniem pewnych rzeczy, jak one działają, czy w ogóle, nie wiem, tam, gdzie podajesz swoje dane, jakie dane podajesz w internecie i tak dalej, że trochę to wszystko jest jakimś takim strasznym chaosem, po którym się właśnie nie do końca świadomie poruszamy. No nie? I że to rzeczywiście może być to właśnie, jak mówisz o tej konieczności tego magicznego myślenia, że tylko no właśnie, czy to jest pytanie, czy to jest konieczne, czy rzeczywiście tak musi być. W tym sensie, czy dałoby się zrobić coś po prostu, żeby tak nie było. Bo wydaje mi się, że to jest coś, co rzeczywiście jakoś istnieje naturalnie, w sensie właśnie z tych różnych rzeczy wynikło, też z tego, że po prostu te rzeczy nam ułatwiają bardzo życie, no nie? Więc my z nich nie rezygnujemy w imię, no właśnie, ochrony jakby swojej prywatności i tak dalej, bo
bardziej nam zależy na tych benefitach, które płyną z używania tych rzeczy, no nie? I teraz pytanie właśnie, co by ewentualnie można, czy dałoby się z tym zrobić, żeby to jednak było troszkę przejrzystsze. To ja się cieszę, że ty skręciłaś w stronę prywatne, publiczne i technologia, bo ta technologia w tej książce jest nie bez znaczenia. Twoja bohaterka pracuje na kamerkach i tak jak już wspomniałam, to oddzielenie się tym ekranem, tym okiem kamery jest myślę w tej jej pracy bardzo istotne i też w tym, z jakiej strony ona nam się pokazuje. No i mam poczucie, że jednym z ważniejszych w sumie tematów tej książki jest spojrzenie. Spojrzenie właśnie zapośredniczone przez ekran. Spojrzenie, które nie jest neutralne, bo właściwie jest to taka nieustanna gra. Gra erotyczna, ale też gra na poziomie uprzedmiotowienia i upodmiotowienia. Gra dotycząca tego, kto patrzy, na co patrzy, albo raczej na kogo patrzy, czyli kto w tej układance jest oglądającym, a kto jest oglądanym. No i teraz twoja bohaterka, mam tak czytam jej przemyślenia i to, jak ona na to patrzy, że ona de facto to spojrzenie próbuje odzyskać sprawczość tego spojrzenia przez to, że ona wolicjonalnie decyduje się na bycie oglądaną. Że to ona kontroluje sytuację właśnie z tego powodu, że to ona podejmuje decyzję o byciu w tym miejscu, to ona tę kamerę włącza i wyłącza, kiedy tego chce. To też jej daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. No i teraz ja się zastanawiam, czy jej się rzeczywiście w twoim odczuciu udało ten porządek odwrócić. To znaczy, czy jej się udaje koniec końców przejąć tę władzę nad patrzącym, czy też nie, bo ona sama mówi w pewnym momencie, znowu stałam się oglądana, zamknięta w kadrze, którym zarządza ktoś inny, i zauważam ze zdziwieniem, że to mi się nie podoba. Wydaje mi się. Czy mamy coś? Teraz? Teraz jest chyba okej. Okay. Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo ja nie mam chyba na nie prostej odpowiedzi. Najlepiej. Chociaż, jeżeli dobrze pamiętam, ostatnie zdanie z tej książki. Zaraz, wiesz, nie musisz pamiętać, mam książkę właśnie na kolanach. Masz książkę. Ja pamiętam z pamięci, to było i widzi. A, okej. Okay. I widzę, przepraszam, okay, okay. Ale już byłam blisko. To, nie, dobra, widzisz, czyli totalnie nie pamiętam z tego, ale nie, bo myślę o tym, że no właśnie, że ta książka się kończy w tym momencie, kiedy ona coś widzi i już nie opowiada jakby osobie czytającej, co widzi. I my właściwie do końca nie wiemy, co ona widzi. Tak. I to jest trochę, znaczy jakby ja to widzę w ten sposób, że ostatecznie, no właśnie, to jest jakiś taki akt jej po prostu postawienia takiej granicy, że czy jakiejś takiej właśnie ostatecznej autonomii, w którym ona rzeczywiście jakby nie opowiada dalej. No nie, zachowuje to dla siebie. Mhm. I może chodzi o to, że to jest właśnie cała ta jakaś gra ze spojrzeniem. Może to jest gra, której się w ogóle nie da wygrać. Nie wiem. Gra skazana na porażkę. Tak. Mhm. No. W sensie, jeżeli nic poza tym się nie zmienia. No, znaczy, no właśnie też nie, ale też właśnie nie chcę, bo ja nie chciałabym o tym właśnie myśleć w jakiś taki pesymistyczny sposób. Bo wydaje mi się, że tutaj cała rzecz polega na tym, że może w ogóle tutaj nie chodzi o to, że ktoś musi być wygrany, a ktoś musi być przegrany, no nie? Że te dwa spojrzenia, które są, czyli to, jak ona patrzy i to, że jakby jak ona jest widziana, że to są w ogóle dwie rzeczy, które ze sobą współistnieją. Mhm. I bardziej, wydaje mi się, interesujące jest w tym momencie, no bo jest jeszcze ta trzecia osoba, która patrzy na to wszystko. W sensie w tym momencie osoba czytająca. I wydaje mi się, że dużo bardziej istotne jest, czyją perspektywę przyjmuje osoba czytająca. No nie? Mhm, że jakby, bo jak ja zaczynałam to pisać, to rzeczywiście myślałam o tych w tych kategoriach, że tutaj chodzi o to, że zależy, kto patrzy. Natomiast jak skończyłam pisać, to wydaje mi się, że doszłam chyba do tego, że jakby bardziej chyba
jakby może bardziej precyzyjne byłoby powiedzieć, że tutaj chodzi o to, kto opowiada o tym, co widzi. Czyli jednak wojna, może nie wojna, ale walka o narrację. Trochę tak. Mhm. Tak, myślę, że rzeczywiście tak, że no bo jakby cała, to też jest trochę tak, że ja na przykład nie muszę w tej książce, i zresztą bardzo dobrze, opisywać tej drugiej strony, tych jej klientów, jak oni widzą, dlatego że my doskonale wiemy, jak oni widzą, no nie? Bo też już kultura nam opowiedziała dostatecznie bogato, jak oni widzą. No dokładnie, więc jakby ja mogę zupełnie z tego korzystać, gdzieś tam w wyobraźni czytelniczej to na pewno istnieje, więc jakby to nie jest tak, że tutaj któraś z tych narracji jakby wymazuje drugą, tylko chodzi o to, żeby w tym momencie właśnie, okej, znamy tamte narracje, wiemy, jak one wyglądają, czy możemy przez chwilę popatrzeć na to, jak to wygląda jednak z tej drugiej strony i się zastanawiać, dlaczego w ogóle, zastanowić się, dlaczego my się w ogóle identyfikujemy z tamtą stroną, no nie? Jakby, znaczy, dlaczego mielibyśmy się identyfikować? Dlatego, że to było nam opowiadane 100 razy, prawda? Ale to nie znaczy, że to rzeczywiście jest strona, z którą powinniśmy się identyfikować, bo być może jakby, wiesz o co chodzi, jakby to jest coś, co też mi się pojawiło właśnie później, że tak powiem, jako właśnie pytanie. Nawet nie pytanie, tylko jakaś taka właśnie realizacja, że trochę tak jest, że właśnie w różnego rodzaju narracjach, które patrzą w ogóle na pracę seksualną, przyjmuje się bardzo często właśnie to spojrzenie klienckie jako jedyne. No nie? I z tej, nawet w feministycznych narracjach, tych, które są anty, przyjmuje się bardziej to klienckie spojrzenie i że to jest jakby zupełnie bez sensu. W sensie, jakby jak się zapytasz dlaczego, to nie ma na to sensownej odpowiedzi. Nie, no jasne, że kultura pewnie jest nadal odpowiedzią jedyną i słuszną. To cię pociągnę jeszcze ten przemysł pornograficzny, bo rzeczywiście otworzyłaś taki dla mnie bardzo ciekawy temat tego, czy, i to właśnie też w przypadku twojej bohaterki, czy decyzja, powtórzę, decyzja wolicjonalna na pracę seksualną może być narzędziem emancypacji, może być takim narzędziem właśnie odzyskania sprawczości, odzyskania niezależności, narzędziem tej kobiecej siły. Ta twoja bohaterka, mam wrażenie, w taki bardzo cielesny sposób jednak się w tej pracy wyzwala i jednak w tej pracy szuka swojej autonomii. Pytanie trochę do ciebie, czy ją odnajduje? Bo też z drugiej strony, to chyba najbardziej tajemniczy, przynajmniej w moim odczuciu bohater, to jest pan Lipsztyk. I pan Lipsztyk mówi twojej bohaterce tak. Ty musisz sobie dobrze powyznaczać granice, kochana, żeby być niepodległą. Jako kobieta nie masz kraju, to Virginia Woolf. Granice są jak wagina. Rozciągają się, ale nie w nieskończoność. Gdzie są te granice w takim razie, w tym przemyśle pornograficznym, czy w ogóle w tym, jak ona patrzy na swoje życie? No, znaczy, tu jest w ogóle, okej, kilka rzeczy. Mhm. Znaczy, ja jakby nie wiem, czy ja przytulam w całości tę narrację emancypacyjną, w tym sensie, że ja się jednak starałam zostać pośrodku. No bo to są jakieś gdzieś kontrnarracje, które właśnie gdzieś tak sobie też długo funkcjonowały. To jest właśnie z jednej strony ta narracja emancypacyjna, a z drugiej strony ta narracja ofiary, no nie? I ja chciałam zostać pośrodku, to znaczy nie wchodzić jakby zbyt mocno ani w jedną, ani w drugą. Zresztą no takie jest trochę jak się trochę dyskursu przewaliło na ten temat, to wydaje mi się, że to jest teraz podejście rzeczywiście, o którym się już mówi, że to trochę nie o to chodzi, no nie? Bo wydaje mi się, że o ile rzeczywiście w przypadku pojedynczych jednostek ten potencjał emancypacyjny istnieje, prawda, to nie jest jakaś inherentna cecha tej pracy tak w ogóle, no nie? I też to, że to też jest bardzo niejednorodna przestrzeń, więc jakby też osoby na pewno mają bardzo, bardzo różne doświadczenia, no nie? I teraz jeśli chodzi o tę bohaterkę, no to właśnie, znaczy to jest w ogóle dobre pytanie, czy ona znajduje tę emancypację. W
wydaje mi się, że jakby ona jest w takim miejscu, w którym zaczyna sobie zdawać trochę sprawę z tego, że być może jest mniej wyemancypowana niż jej się wydawało. No nie? I że jakby... Też mam takie odczucie. Tak, że i to jest w ogóle dla niej dosyć właśnie jakoś ciężkie do przetrawienia. To też jest coś, co mówiłaś wcześniej o oddzieleniach właśnie. To jest coś, co ona chyba też trochę wypiera przez większość tej narracji i gdzieś dopiero pod koniec jej to zaczyna się jakoś po prostu wszystko sklejać. Więc wydaje mi się, że w tym sensie, że to też nie jest doświadczenie, które jest właściwe tylko dla pracy seksualnej, no nie? Wydaje mi się, że to jest w ogóle doświadczenie, z którym się bardzo wiele kobiet może identyfikować, że, prawda, jakby okej, dostałyśmy jakieś narzędzia feministyczno, właśnie emancypacyjne i tak dalej, niby ich umiemy używać, jakby niby wiemy, co jest dobre, co jest niedobre dla nas. Ja myślę, że my wciąż nie wiemy do końca. Ale no znaczy wiemy właśnie, dla siebie samych, poznajemy to dopiero, ale kultura jeszcze tego nie przerobiła. Tak, a to swoją drogą. I do tego jeszcze właśnie funkcjonujemy w środowisku, które do końca tego nie wie. No nie? Co z tego, że my wiemy, skoro wiele osób dookoła nas nie wie i tutaj też jest napięcie, jeśli jakby w zderzeniu tych dwóch perspektyw, ale też wydaje mi się też to, że czasem się znajdujemy w sytuacjach, w których niby wszystko wiedziałyśmy, a i tak coś poszło nie tak, no nie? I że jakimś takim też pierwszym odruchem wtedy jest pomyśleć sobie, że to jest moja wina, bo powinnam być lepszą feministką, powinnam być bardziej autonomiczna, powinnam jakby mocniej tupnąć nogą i bardziej zarysować swoje granice. Dlaczego tego nie zrobiłam? No ale to jest wciąż przejmowanie na siebie odpowiedzialności za cały system. No właśnie, no nie, że jakby, że to jest, wydaje mi się, że ona jest w takim generalnie momencie. No bo to też nie jest tak, że ona od tego przejmowania kontroli jest wolna. Ja tak trochę czytam tytuł tej książki, bo też o niego musimy zahaczyć, czyli Zaklinanie węży. Ona mówi w pewnym momencie: od dnia, gdy się urodziłam, było przecież wiadomo, że będę zaklinać węże. Nie ma innego wyjścia, węże trzeba zaklinać, żeby nie gryzły. Teraz powiedziałabym, obchodzę się już z nimi z pewną wprawą. Mówi jeszcze wcześniej w kontekście nierówności płci takie krótkie stwierdzenie, które ja podkreśliłam sobie trzema liniami w książce, mi się bardzo spodobało, przywilej w nogawce, doskonale podsumowuje. Jednak ja mam wrażenie, że ona na tą grę kontroli, przejmowania, oddawania kontroli jest jakoś skazana. Ona stara się właśnie przejąć tę kontrolę i w pewnym momencie jestem trochę pokonana, trochę się próbuję w tej sytuacji od nowa odnaleźć. Ale ja cię chciałam zapytać, co to znaczy, że nie ma innego wyjścia, więc trzeba zaklinać? Masz na myśli patriarchat, czy jeszcze coś innego? No, to znaczy ja nie wiem, czy to jest... Czy to znaczy, nie wiem, czy to rzeczywiście trzeba. No nie? Znaczy to jest raczej jakby w kontekście tego, że ona dostała taki przekaz, no tyle tylko, że ona się też trochę, no bo jakby ona cały czas jest w tym właśnie takim trybie performersko-teatralnym, więc ona też czasem trochę ironizuje, no nie? I jakby no ona sobie tutaj to właśnie opowiada w taki sposób, że to jest jakby jakiś przekaz, który ona dostała i tak jest, chociaż to nie znaczy, że ona rzeczywiście uważa, że tak jest, no nie? Ta ironia jest nie bez znaczenia. Ja sobie w pewnym miejscu zapisałam takie zdanie, że choć dużo w tej książce na gości, to najbardziej obnażającym narzędziem jest w niej humor, bo ty tym humorem, z jednej strony takim surrealistycznym, takim absurdem, zabawą z tym absurdem, świetnie tym grasz i to właśnie tymi narzędziami obnażasz tę rzeczywistość, zrywasz tę maskę, pokazujesz, co jest pod nią. A jeszcze z drugiej strony, ty w tej zabawie absurdem przechodzisz też do zabawy kliszami, zabawy konwencjami. Dlatego wspomniałam na początku o kampie, bo jednak jestem przekonana, że jest to bardzo w tej książce świadome i celowe. Ale jestem ciekawa, na ile było dla ciebie od tej względem tej historii nieodłączne. To znaczy, czy to jest tak, że ty w trakcie pisania jakoś poczułaś, że te klisze gdzieś się same narzucają przez to, że jakoś jednak diagnozujesz kulturę, która z tych klisz się składa?
czy bardziej te klisze były pierwsze? To znaczy już na poziomie obmyślenia tej historii wiedziałaś, że tę opowieść trzeba tak skonstruować? Myślę, że właśnie od samego początku i to właśnie jeszcze jak miałam ten pierwszy pomysł, ten, który tam miałam jakby wiele lat temu i wtedy nawet jeszcze nie miałam kamerek i myślałam o tym w kontekście telewizji. Takiego przeskakiwania po kanałach w telewizji, jakby na każdym kanale jest coś i ty widzisz to wszystko i to ci po prostu przychodzi do ciebie jak taki strumień wszystkiego i że... Strumień trochę... świadomości jest tu, myślę, zasadną bardzo tak. frazą. I że trochę chcę w taki sposób tę narrację konstruować, w związku z czym ona rzeczywiście jest pokonstruowana z jakichś takich właśnie czasem nawet moim zdaniem, znaczy tak komentuję swoje własne pisanie, po chamsku wrzucanych jakichś odniesień, jakichś fragmentów, ale takich pociętych albo właśnie powykręcanych. I klejenia z nich właśnie całej tej jej narracji i to jest taki tryb, w którym wszystko jest równe. No nie? Obojętne, czy to jest jakieś coś ściągnięte z Szekspira, czy to jest coś ściągnięte z telewizji śniadaniowej, wszystko jest równe. No nie? Więc jakby rzeczywiście to był jakiś taki mój koncept porządkujący tę narrację. I wydaje mi się, że tam nawet są takie trochę właśnie autotematyczne wstawki właśnie gdzieś do tego się odnoszące. Miałam to w głowie, ale mi teraz wyleciało w głowę, co to było. Ale w każdym razie tak, więc to było jakby jedna właśnie z jakichś takich pierwszych rzeczy, które gdzieś tam miałam, konstruując tę bohaterkę i tę narrację, bo trochę ta bohaterka jest tą narracją, no nie? Tak, zdecydowanie. Bohaterka jest narratorką i siłą rzeczy takim kołem napędowym całej opowieści. Ale skoro już przeszłyśmy do tego, jak ty ten świat konstruujesz, to jeszcze koniecznie cię muszę podpytać o język, bo ta książka ma język bardzo szczególny. Strumień świadomości myślę, że był tutaj też trafnym odniesieniem. Ja też na początku wspomniałam surrealizm, oniryzm, bo dla mnie to jest taka deliryczna podróż, taka trochę właśnie na pograniczu snu, trochę na pograniczu jawy. Może trzy króciutkie fragmenty, żebyśmy w ogóle weszli na nowo w twoją książkę. Tylko w tym upale czas się ciągnie jak roztopiony asfalt. Stopy w nim grzęzną, można się zakotwiczyć. Inny fragment, słońce leje się z nieba, jakby było w płynie. Albo czas lał się gorącym szkłem, gęsty i ciężki. Mi ten sposób wykreowania świata, który ty obrałaś w tej książce, mi w ogóle on przywiódł na myśl słynne ciągnące się zegary Salwadora Daliego. To znaczy to jest wszystko takie ciągnące się, rozmyte, gęste. Właściwie ta narracja jest tym czasem, my się w nim zanurzamy, trochę w nim błądzimy z tą bohaterką. Okej, to stąd ten surrealizm, bo ja właśnie chciałam, znaczy nie wiem, zastanawiałam się, czy się do tego przyczepiać, czy nie, bo to się gdzieś pojawia, znaczy ludzie tak piszą o tej książce, a ja jej na przykład w ogóle nie uważam za surrealistyczną, bo mi się surrealizm, przynajmniej w literaturze, kojarzy z takimi tekstami, znaczy ja w ogóle ja bardzo szanuję, ale nie mogę czytać, bo ja bardzo potrzebuję móc sobie wyciągnąć jakiś logiczny, jakiś taki, wiesz, logiczno-realistyczny związek przyczynowo-skutkowy i wydaje mi się, że w surrealizmie tego za bardzo nie ma, że tam rzeczy trochę płyną i ja na przykład nie jestem sobie w stanie za bardzo wyobrażać rzeczy, jak czytam surrealistyczne teksty i strasznie mi się męczy mózg. W związku z tym ja bym na przykład swojej książki tak nie określiła, bo wydaje mi się, że to jest jednak coś innego i no ja mam jakąś bardzo dużą potrzebę właśnie jednak, żeby rzeczy były jakoś racjonalnie skonstruowane, więc może to też jest jakiś komentarz o tym, jak ja sobie wyobrażam racjonalnie skonstruowane, ale no ja właśnie co do tego tak nie widzę, natomiast rozumiem teraz jakby to skojarzenie skąd ono się tak, bo dla mnie ta powieść na poziomie akcji jest bardzo realistyczna, to znaczy, ale bardziej dla mnie ten język jest takim surrealistyczną soczewką nałożoną na realistyczny świat, może w ten sposób.
Więc ja trochę mam poczucie, że ten język, że tej opowieści nie dało się opowiedzieć innym językiem, że ten język jest bardzo spójny z tym tematem, z tym, co się w tej książce dzieje, ale chciałabym, żebyś dwa słowa powiedziała od siebie, bo to moja interpretacja, a może ten język tak ci po prostu wyszedł. Wiesz co, to jest ciekawe też dlatego, że no jakby nie było, my rozmawiamy, minął ponad rok, odkąd ta książka wyszła i minęło, nie wiem, rok i pół, odkąd ja ją skończyłam pisać. I ja teraz już jakby siedzę w głowie, mam już zupełnie inny tekst i jak teraz do niej zaglądam, co mi się rzadko zdarza, ale ostatnio musiałam, to jestem trochę zdziwiona. To ciekawe. No nie, to znaczy w tym sensie, że jakby to powiedzieć. No on rzeczywiście, wydaje mi się, że ten język, on wynika trochę z tego, jaką bohaterką pisze. To znaczy ja ją sobie konstruowałam jednocześnie z konstruowaniem tego języka i ja sobie to przyjęłam, bo ja w ogóle nie jestem fanką pierwszoosobowych narracji. No to teraz mi zdałaś ćwieka, tłumacz się. Tak, jakby myślałam, że to będzie nieoczywiste. Kontrowersyjne, tak. Ale rzeczywiście nie jestem super fanką pierwszoosobowych narracji i tutaj akurat, ponieważ miałam właśnie ten pomysł na tę bohaterkę, to jakoś mi się wydało właśnie, może to jest to, co powiedziałaś o tym języku, że nie da się tego inaczej opowiedzieć. To znaczy rzeczywiście to musi być napisane w pierwszej osobie i że całe to, bo ta narracja jakby jest właśnie gdzieś siłą napędową tego i w związku z tym, i dlatego powiedziałam wcześniej, że ta bohaterka jest narracją, a nie, że ta bohaterka jest narratorką, bo no ona też tam niespecjalnie się dzieli jakimiś swoimi, nie wiem, emocjami czy jakimiś takimi wewnętrznymi prawdami. To oddzielenie znowu, prawda? Tak, tylko wydaje mi się, natomiast właśnie cały czas jest w tym trybie performerskim trochę i dlatego wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj w tym przypadku ta narracja trochę mówi o niej, kim ona jest. No nie, że to, w jaki sposób ona opowiada rzeczywistość, też jest o niej, o tym, kim ona jest. No nie, i w tym sensie dla mnie to też było dosyć super, bo no, doszło to do mnie w którymś momencie, że no, ja nie napiszę drugiej książki tą samą bohaterką, no nie, i nie napiszę drugiej książki tą samą narracją, bo to jest po prostu bez sensu. Chyba żebym pisała drugą część, co moja mama pytała, czy będzie druga część, bo skończyło się cliffhangerem, więc jakby nie będzie. Więc generalnie w związku z tym, jakby tak, piszę tą pierwszoosobową narracją, której nie chcę tykać może w najbliższym czasie. Mam bardzo konkretną bohaterkę z bardzo konkretnym językiem, jakby naprawdę mogę sobie tutaj pofrunąć i porobić sobie mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, które by pewnie w bardziej, że tak powiem, czy nie wiem, w trzecioosobowej narracji nie przeszły, bo może już by trochę przegięły za bardzo, no nie? Że to już by może było bez sensu, w związku z czym naprawdę mogę sobie porobić co chcę i to też było jakoś właśnie, Jak już to sobie gdzieś ułożyłam w głowie, to rzeczywiście pisało mi się to bardzo dobrze i no jakby, no myślę, że nie wyszło najgorzej. No. Nie, no ja potwierdzam jakby obiema rękami i obiema nogami, że nie wyszło najgorzej. No ale mamy z jednej strony właśnie ten język, a z drugiej jest jeszcze ta zabawa, ten humor, ten absurd. One też są nieodłączne. No właśnie, są trochę taką ironiczną soczewką, ironicznym spojrzeniem na rzeczywistość, ale jednocześnie właśnie obnażaniem absurdu, który już w tym świecie jest. I ja naprawdę byłam pod wrażeniem rozpiętości porównań, których się dokonuje względem twojej prozy, bo twoją książkę porównano zarówno do Brunona Schulza, co ja rozumiem na przykład w tych opisach upału, właśnie ten onirizm w języku, a z drugiej strony porównano twoją prozę do Doroty Masłowskiej. To jest dla mnie bardzo ciekawą rozpiętością. Jestem ciekawa, jak ty się z tymi odniesieniami masz. To znaczy, czy ty się z nimi utożsamiasz, zgadzasz, czy może wręcz przeciwnie, a jeśli wręcz przeciwnie, to czy ty masz jakieś inne swoje
literackie punkty odniesienia, które dla ciebie w konstruowaniu tej książki były inspiracją? Znaczy tak, no bo te porównania, no to z blerba, który napisał Piotr Siemion. Ja pozdrawiam Piotra Siemiona i wiem, że on miał jakby dobre intencje, bo ja wiem, że on się zajarał tą książką rzeczywiście i pisał to z serca. Natomiast trochę mi lata zarówno Schulz, jak i Masłowska, tak szczerze powiedziawszy. W sensie nie mówię, że jakby, że to jest zła proza, tylko no nie utożsamiam się ani z jednym, ani z drugim. I w ogóle też szczerze powiedziawszy nie lubię tego. Znaczy ja rozumiem, że to jest debiutancka książka i trzeba tam po prostu władować co się da na tę okładkę, żeby ludzi albo zachęcić, albo wkurzyć, no bo jakby wiadomo, że to idzie albo w jedną, albo w drugą stronę. No to więc jakby też nie mam do nikogo pretensji o to, natomiast no ja nie przepadam za tymi porównaniami, bo mi się wydaje, że one są zawsze trochę trochę na siłę, trochę to jest tak, że no zapytaj dwie osoby o to i one ci powiedzą zupełnie różne rzeczy, no nie? I że jakby no, nie ma to specjalnego przełożenia na rzeczywistość. Wydaje mi się, że poza właśnie jakąś taką marketingowym aspektem tutaj niespecjalnie się jest nad czym pochylać. Ja też nie mam jakichś takich, ja w ogóle niespecjalnie rozumiem ideę autorytetu, ani też właśnie nie utożsamiam się z tym, więc ja też nie, wydaje mi się, że nie mam jakichś takich właśnie odniesień jakiegoś pisarza czy pisarki, do których bym się chciała porównywać, albo chciałabym, nie wiem, dążyć do tego, żeby pisać jak oni, czy coś w tym stylu. Więc jakby zupełnie nie. Jakby absolutnie, jakby jeżeli już o to chodzi, to już absolutnie moją ambicją bardziej jest po prostu być osobą osobną. To jest tu bardzo duża, jednocześnie słuszna ambicja, ale skoro powiedziałaś, że autorytety tak niekoniecznie, to na koniec, zanim oddamy głos Państwu, bo oczywiście jeśli jakieś pytania czy przemyślenia się pojawiły, to zaraz będzie przestrzeń, żeby się nimi podzielić. A ja cię jeszcze chciałam zapytać o to, skoro już okej, podepczmy te autorytety. Chciałam cię zapytać o to, dlaczego w polskiej literaturze tak problematyczne jest napisanie dobrych, i tu przepraszam za anglicyzm, ale naprawdę uważam, że nie istnieje póki co dobre tłumaczenie na język polski tego słowa, nie cringe'owych scen łóżkowych. Co tobie się moim zdaniem udało tej pułapki uniknąć? Wiesz co, jest takie, ja to słyszałam po prostu strasznie dużo razy i strasznie mnie to wkurza. Jest takie właśnie powtarzane bezmyślnie zdanie, że język polski się nie nadaje do pisania o seksie. To ja polecam staropolski język, tam bardzo dużo jest bardzo barwnych odniesień. Tak, no bo jest albo taki, albo śmaki, albo jest za bardzo anatomiczny, albo jest za bardzo wulgarny, bla, bla, bla. Po prostu się nie nadaje, w związku z czym my mamy właśnie taki niedostatek i no tak jest. Tak jak zawsze Polska osobna, Polska jedyna wśród narodów i generalnie po prostu jest to fenomen na skalę światową. Tylko że po pierwsze, jakie są cechy języka, które świadczą o tym, że nadaje się on do pisania o seksie? Myślę, że wydaje mi się, że nikt tego nie zbadał. Jeśli ktoś zbadał, to ja bardzo proszę, żeby ktoś mi dał znać i do mnie napisał, bo mnie to interesuje po prostu żywo. Więc no ale tak jakby moje zdanie, to znaczy mój hot take jest taki, że no nie ma tych cech. Znaczy no nikt ich nie wyróżnił, bo to jest po prostu bez sensu, no nie? I wydaje mi się, że problem polega głównie na tym, jeżeli chodzi o zarzut o to, że bo mamy właśnie, nie wiem, wulgarne słownictwo, no ale te same osoby zazwyczaj na przykład podają język angielski jako świetny przykład, że angielski się świetnie nadaje, gdzie pojawia się to samo wulgarne słownictwo. Tylko pewnie trochę bardziej oswojone, tylko, kulturowo, no właśnie częściej używane. To jakby jeden aspekt, znaczy jeden aspekt też jest, jak mówimy o osobach, dla których angielski jest drugim językiem, to po prostu te wulgaryzmy tak nie uderzają tak mocno, no nie? Bo wydaje mi się, że jest taki efekt. No a druga sprawa i moim zdaniem właśnie podstawowa, to jest ten brak osłuchania,
brak jakiegoś takiego, no właśnie, no bo jakby te teksty musiałyby istnieć, no nie, żeby ludzie się mogli z nimi osłuchać, żeby mogli w ogóle jakby podchodzić do tego w jakiś taki też bez niezdrowych emocji sposób, moim zdaniem. I jeszcze jest kwestia taka, że też w tym zarzucie, tak, że jest albo za bardzo anatomiczny, albo za bardzo wulgarny, to mam wrażenie, że to trochę też wynika z jakiegoś tego dziwnego przekonania, że istnieje jeden właściwy sposób pisania. No nie? I że on koniecznie musi być erotyczny, co jest rozumiane przez podniecający, nie wiadomo dla kogo, bo jakby znowu, to jest znowu założenie, że jest tylko jeden. Tak, jakaś jedna po prostu. Tak, to jest zawsze pytanie, co kogo podnieca, prawda? No właśnie. I mnie to na przykład w ogóle zaskoczyło, ale pozytywnie. Bo ja nie pisałam z taką myślą, żeby to było podniecające. Mi to w ogóle nie prześwietlało. A druga, no to jest, tak, mamy tę bohaterkę, która jest oddzielona, jakoś tam zdystansowana. Więc no ona zachowuje ten dystans, no nie? Plus to, że ona też najczęściej jest w sytuacjach, kiedy wchodzi w cudze fantazje, to nie są jej fantazje, prawda? Więc przez to też jest oddzielona. Odgrywa rolę. Tak. Więc i przy wszystkich tych rzeczach nadal dostaje informacje zwrotne, od czytelniczek, że zajebiście, jakby super hot, generalnie bardzo mi się podobało, świetnie te sceny są napisane, co było dla mnie właśnie jakimś takim zaskoczeniem, natomiast jakby uważam, że pozytywnym, no bo rzeczywiście gdzieś wychodzi z tego, że jest takie zapotrzebowanie, no nie? Że... Oj, myślę, że ogromne, jakby w jakimś sensie to wypełnia niszę, która jest, żeby to właśnie no wyjść. Ty, grając kliszami, wyszłaś z kliszy dla mnie. No właśnie, więc jeżeli jakby wracając do twojego pytania, dlaczego tego brakuje, to wydaje mi się, że jakby na przykład chłopy przestały na 5 lat pisać heteroseksualne sceny erotyczne, to nic nie stracimy. Zupełnie. No nie? A może się zrobi jakaś przestrzeń wtedy. Ale no jakby wiesz, to pewnie jest też jakiś temat jakoś mocniej do zbadania w ogóle. No to z całą pewnością. Dobra, to mieliśmy oddać innym głosom przestrzeń, nie tylko w kontekście literatury, ale też nas tutaj, więc jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie albo się jakimś przemyśleniem podzielić, do czego zachęcam oczywiście. Póki co cisza, więc póki cisza, chociaż zachęcam nadal, to ja cię jeszcze o jedną rzecz podpytam. Już ja mam wrażenie, że jeszcze taką jedną trochę ukrytą bohaterką tej książki jest Warszawa. Warszawa, która też pojawia się jako bohaterka w tym sensie, że dla mnie to jest trochę powieść drogi, ta twoja książka. I to jest właśnie taka deliryczna droga przez Warszawę i ta Warszawa jest przemierzana w taki sposób bardzo uważny, bardzo skoncentrowany na takich różnych wymiarach tego miasta, jego eklektyczności, jego absurdach, tym jak różnych ludzi, różne historie w sobie stara się związać. Więc ja jestem też ciekawa, na ile ta Warszawa była dla ciebie taką nieodłączną, ważną bohaterką, a na ile właściwie mogło to być każde inne duże miasto, które by równie dobrze tę rolę odegrało. Jak zaczynałam pisać tę książkę, jak opowiadałam jakby osobom, o czym ona ma być, jeden kolega powiedział mi, że to by się mogło równie dobrze dziać w Miami. I ja stwierdziłam tak, że nie. Absolutnie, to się nie może dziać absolutnie nigdzie indziej. I no ja uwielbiam Warszawę generalnie i gdzieś rzeczywiście dla mnie była jakoś istotna w tym wszystkim. I to też, przy czym to też znowu, to trochę jak z tą apokalipsą, że ja też nie myślałam o tym, jak zaczynałam, że to będzie książka o Warszawie i tak dalej,
tylko rzeczywiście to jest coś, co mi po prostu wyszło w trakcie. Może przez to, że... znaczy tak, no bo idea była taka, że bohaterka będzie jakby podróżować po mieście, a ponieważ jakby ona opisywała wszystko w ogromnej ilości szczegółów, no to gdzieś to jakby wyszło, no nie? Że okej, okay, czyli w takim razie będzie opisywała miasto. No jakby jak już poszłam w tym kierunku, no to rzeczywiście wyszło, że to jest coś, co ja po prostu lubię pisać, lubię opisywać, lubię też właśnie gdzieś... czy może tak, czy może też właśnie chciałam tę Warszawę pokazać tak, jak ja ją trochę widzę, chociaż nie do końca też, no bo jakby wiadomo, że jednak piszę z perspektywy tej bohaterki, która nie jest mną, no nie? Więc jakby to nie jest tak, że ja się podpisuję pod absolutnie wszystkim, co ona widzi, co ona mówi. Ale ty zresztą piszesz, że Warszawa jest łatwa, łatwo się wrasta w jej miejsca, beton czasem drży od tego wrastania wielu ludzi naraz. Dla mnie to jest takie zdanie o tym, że nie ma jednej Warszawy, tylko ona się staje różna, ale bliska w różny sposób dla bardzo wielu różnych ludzi. Mhm. No bo to jest, nie wiem czy, no pewnie mamy jakieś inne miasta w Polsce, gdzie przyjeżdża tak dużo ludzi z różnych innych miejsc. Nie jestem pewna. Myślę, że aż tak dużo, na taką skalę nie, jeśli chodzi o stały pobyt. No właśnie. Nie turystyczny, tylko przyjechanie po to, żeby zamieszkać. No właśnie, więc wydaje mi się, że to jest też jakaś cecha tej Warszawy. No nie? Właśnie to, że ona się jednak składa z wielu różnych ludzi z różnych stron. To czy się pojawiły w międzyczasie jakieś pytania albo głosy? Nie, dobra, to ja się o tyle cieszę, że jeszcze cię mogę o jedną rzecz podpytać. Trochę ci o tym wspomniałam wcześniej, że dla mnie niesamowicie ciekawą postacią w tej książce jest pan Lipsztyk. Ja cię muszę o tego pana Lipsztyka zapytać, bo właściwie, ja nie wiem, mam wrażenie, że to jest taki trochę patron, trochę taki duch gdzieś przemykający w tych jej historiach, potem, znaczy niesamowicie ciekawa postać, bardzo istotna, my przez większość tej książki nie wiemy w ogóle, co to za człowiek. Myślę, że mogę zdradzić, że on się w pewnym momencie pojawia. Co to za postać? Powiedz o niej parę słów. No właśnie, ja też nie mogę teraz za dużo powiedzieć. No właśnie, nie chcemy spoilerować, ale tak chociaż trochę. Znaczy rzeczywiście ja w ogóle jakby lubię ten koncept takiej postaci, o której najpierw się mówi, a dopiero potem ona się pojawia. No nie? Jakby ten taki sposób właśnie, że tworzymy sobie jakieś wyobrażenie na temat, a potem je dopiero zderzamy z rzeczywistością. Chociaż no tutaj jakby rzeczywistość jest trochę pod znakiem zapytania, no bo jednak też widzimy pana Lipsztyka zawsze z perspektywy też narratorki, więc to też nie znaczy, że wszystko tutaj jest rzeczywistością, ale rzeczywiście tak, jakby to mnie jakoś jarało. Też jakby chciałam dać tej bohaterce kogoś, kto byłby właśnie jakimś takim, no ciężko to określić, no nie, ale tam się pojawia to określenie osoba przyjacielska. I to jest jakoś osoba przyjacielska, to też jest osoba, wydaje mi się, nie pamiętam czy to jest powiedziane wprost, ale że to jest osoba, która może ma trochę większe doświadczenie niż ona, jest trochę starsza niż ona, więc też trochę funkcjonuje jako taka figura matki, bo jakby faktyczna matka bohaterki się za bardzo nie pojawia, jest to może zraz wspomniana, co też gdzieś sugeruje, że może też nie do końca spełnia tę rolę, może też nie może spełniać tej roli po prostu w sytuacji, w której bohaterka jest, więc to musi być raczej ktoś właśnie, kto jest równie nie do końca w tym głównym nurcie społeczeństwa, prawda? Plus, no jakby też pan Lipsztyk jest gdzieś osobą funkcjonującą w ogóle poza pewnymi granicami, bo znaczy w ogóle wiele osób wydaje mi się, że zakłada,
Aha, no bo wiele osób dodaje lipstykowi jakąś płeć, mimo że ta płeć nigdy nie jest w tej książce określona i to też jest dla mnie jakoś ciekawe właśnie. Mm-hmm. Jak pan lipstyk jest... Kim jest właśnie, no właśnie, kim jest pan lipstyk? To jest rzeczywiście... Ale ta tajemniczość tej postaci właściwie współgra z tym, jaką ona pełni funkcję w tej książce, no bo tak jak mówisz, trochę jest takim trochę matką, trochę ojcem, trochę przyjacielem, trochę w zasadzie nie wiemy, pojawiają się różne jego rady w trakcie snucia refleksji bohaterki. No właśnie, tutaj też jest pytanie, czy to wszystko są dobre rady, no nie? Czy jakby, zresztą mnie w ogóle jakby, ja bardzo lubię bohaterów i bohaterki, którzy nie do końca są jakby super mądrzy i nie zawsze podejmują wszystkie właściwe decyzje. I to trochę... Horrorów trzeba dużo oglądać, tam nigdy nie podejmują dobrych decyzji. Trochę tak, ale tam zawsze wiemy, że nie podejmują złe, to prawda, przewidywalne. A tu jest trochę tak, że musisz jakby sama te decyzje podjąć jako czytelniczka, w sensie zapytać się, czy ja dostaję jakby tekst, któremu mam wierzyć we wszystko, co on mówi, czy ja jednak muszę użyć jakiegoś swojego aparatu krytycznego do tego, żeby sobie pewne rzeczy z niego wyłuskać, no nie? I że wydaje mi się, że ten właśnie drugi sposób pisania mnie jakoś bardziej interesuje. Drodzy Państwo, to jest ostatnia szansa. Już nie stresuj Państwa. Dobra, to już nie będę stresować Państwa i też nie będę stresować Ciebie. Ogromnie Ci dziękuję za tę rozmowę. Dla mnie bardzo po tej lekturze ciekawą i potrzebną i jakoś mi tę lekturę poszerzającą, ale właściwie pytanie do Państwa, czy do Państwa też. Ponieważ zaczęłam, jak powiedziałam, zaczęłam od końca świata, czyli zaczęłam od końca, to teraz na chwilę wrócę na początek, bo ja się nie przedstawiłam, nazywam się Zuzanna Kowalczyk, jestem redaktorką i autorką magazynu Pismo, a mówię o tym, ponieważ tam z tyłu za Państwem się znajduje kilka egzemplarzy magazynu Pismo, które można za pazuchę schować i z nim z księgarni wyjść, więc bardzo do tego zachęcam, żeby pismem się poczęstować. Ja Ci, Gosia, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo Państwa zachęcam do lektury tej książki. Widziałam ją dzisiaj na targach. Jest tam wyeksponowana. Jest wyeksponowana, potwierdzam, bo niestety pół wypłaty już tam przepaliłam na targach, ale do tego przepalania też Państwa zachęcam w tym celu, żeby jeśli jeszcze Państwo nie mieli okazji przeczytać, to po książkę Żarów Małgosi sięgnąć. Bardzo dziękuję. Zachęcamy oczywiście do wzięcia udziału w innych spotkaniach nadchodzących w ramach Literackiego Sopotu i do zobaczenia, do usłyszenia. Ja też dziękuję bardzo Pani.